Witam serdecznie moich widzów, starych, nowych, jak i tych, co dopiero przyszli. Na początek subeczek, dzwoneczek, kochani. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać sobie ładowarki teleskopowe. Jak to kupić, jakie są mniej więcej ceny, na co zwracać uwagę podczas kupna. Ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku, kochani, omówimy sobie ładowareczki teleskopowe, jakie mamy u nas w gospodarstwie. Są to ładowarki teleskopowe. Posiadamy na gospodarstwie 3 teleskopowe ładowarki. Za chwilę Wam opowiem, co, jak, gdzie i w ogóle co, skąd się wzięły, jakie kupiliśmy, jakie nabyliśmy, jak u nas w gospodarstwie i jak ja z ojcem podchodzę do kupna sprzętu. Tak one wyglądają od przodu. Żółta ładowarka niestety jest niesprawna. Czekamy na mechanika, który wymieni tam takie koło zamachowe, ponieważ się zepsuło. Wiadoma sprawa, sprzęty w gospodarce się psują, to nic normalnego. Ja też nie będę dla Was reżyserował filmów, nie będę mył kerszerem ładowarki, żeby pokazać Wam tak, jak niektóre gospodarstwa pokazują, tak jakby te ładowarki wyjechały nowe z salonu. U mnie ładowarki pracują, kochani, cały czas, ciągle. Dostałem teraz od pracowników na 10 minut ładowarkę, jest niedziela, żebym mógł po prostu sobie nagrać film. Oni już tak naprawdę czekają i kopytkują, żeby nimi pracować. Pierwszą ładowarkę sobie omówimy, naszą pierwszą ładowarkę. Jest to ładowarka FD i Sambron T2555. Mamy do niej łyżko krokodyla i widły i paleciaka. Ona ma mniej więcej 2,5 tony. 2,5 tony, kochani, ma... Tyle potrafi załadować. O, jest ona na hydrostacie, w związku z tym dość dużo pali. Jest w automacie, przyjaciele. O, tu mamy bak paliwa. Tu jest zbiornik na olej. Tu mamy akumulator pod taką klapą. Tak to wygląda. Cyk. Pach. Silnik, jak to wiadoma sprawa, kochani. Silnik w takiej ładowarce, starego typu. Jest ona starą ładowarką. Niestety podnosi się jeszcze go na klapie, takiej tylniej. Tu się chwyta, cyk. I się podnosi do góry. Siłowniki są wymontowane na zimę, żeby ich nie męczyć. Ona ma też już ma łyse opony. U nas opony się bardzo szybko ścierają, kochani, ponieważ mamy betony wszędzie. W związku z tym, że wszędzie mamy betony, to niestety te opony się ścierają bardzo mocno. No i tyle. I tak to wygląda. Pójdziemy sobie do środka, do tej ładowarki. Przejdziemy sobie tu bokiem. Spróbuję się do niej dostać. Tu jest oznaczenie modelu T2555. Tak wygląda kabinka sobie z boku. Cyk. O. Wejdziemy sobie do kabiny, bo ona tu już stoi trochę czasu. Za chwilę Wam opowiem i pokażę trochę w środku tej maszyny. Z racji tego, że jest to nasza pierwsza ładowarka, rewersik jest zrobiony na guzik od żuka. Wystarczy dwupoziomowy taki przekaźnik i jest zrobiony rewers z kabli pociągnięty. Nie trzeba kupować rewersu za 5000 gdzieś ściągać z zagranicy, tylko przełącznik od świateł od żuka, kochani. Oraz wygięta blacha. I jest oryginalnie zrobione. Tu mamy pełno włączników. Ta ładowarka już ma nakulane prawie 13 tysięcy motogodzin. Tutaj mamy do osprzętu tą ładowarką wysuw łyżki, zamykanie, otwieranie. Tym się wysuwa i tak dalej. Praca się wykonuje. Tu mamy hamulec. Cyk. Fotelik pompowany. Wszystko ten. Krata na oknie, ona jest brudna. Tutaj jeszcze poziomowanie łyżki, stopnie są za pomocą metalowych kulek. Tak to wygląda. I teraz Wam opowiem pokrótce o tej ładowarce, ale z niej wyjdziemy. Wyjdziemy z niej na zewnątrz. Wyjdziemy sobie na zewnątrz tej ładowarki. O! Jesteśmy na zewnątrz. Ta ładowarka, spieprzyliśmy się bardzo.
Zakupiliśmy ją za około 40 tysięcy, władowane w nią już jest 70, cały czas się psuje, ponieważ zakupiliśmy ją od handlarza. W związku z tym przestrzegam wszystkich przed kupowaniem po prostu sprzętu od handlarzy. Kochani, to nie jest tak, że sprzęt z zagranicy nigdy nie pracował. To jest ta sama zasada, co kupujecie auto z Niemiec od Niemca, który jeździł tylko w niedzielę. To jest pieprzenie głupot. Nie słuchajcie tego. Te maszyny tam mają po 17, 19 albo i nawet 20 tysięcy motogodzin. Są kręcone, nikt tego nie sprawdza. No i potem kupujemy, co kupujemy. Ta ładowarka nas ładnie urządziła. Więc to jest taki pierwszy temat, pierwsza ładowarka. A mianowicie, co w niej najbardziej nie gra? Koło zamachowe się cały czas obrywa, remont to jest około 12 tysięcy. Wymieniliśmy w niej most przedni cały, remont mniej więcej 20 tysięcy. Oprócz tego już nie miała takich przygód, ale no to koło zamachowe zepsuło się już 3 razy. Nie ma wtedy jazdy do przodu, nie ma jazdy do tyłu. W związku z tym, że to jest na 3 pompach i w ogóle no to nie da się nią robić i tyle no. Z plusów jest taki plus, że jest ona mała i zwinna. Części też trzeba zamawiać z Belgii. Gumka nawet do tumika kosztowała 50 euro. To taka ciekawostka do tak starej maszyny. Więc jakby mamy pierwszą maszynę omówioną. Drugą mamy tutaj Agrovectora 35.7. I tu już zaczęliśmy mieć zupełnie inne stanowisko co do kupowania maszyn. Tak on wygląda. 7-metrowy wysięgnik. Firma Deutschwar. Ładny wysięgnik, ładna łyżka, maszyna ma moc. Jest to 2011 rok maszyny. Wszystko w niej jest sprawne, ja ją serwisuję na bieżąco. Sam osobiście nią jeżdżę. Z przodu ma nowe opony, z tyłu będzie miała niebawem nowe opony. Obejdziemy sobie w koło. Jest to model Agrovector 35.7. Jest też na hydrostacie. Tutaj mamy tabliczkę znamionową. Przetrewam ją troszkę ręką. O, cyk. Tabliczka znamionowa od Deutschwara. Silnik, ilość koni. Jak ktoś chce, to możesz czytać. Ona bardzo fajnie pracuje. Ma bardzo fajną kulturę jazdy. Ja o nią dbam. Bardzo o nią dbam. Serwisuję na bieżąco. Serwisuję oleje, filtry i tak dalej. Tak ona sobie wygląda z boku. Fajny ma design. Mi się bardzo podoba ta ładowarka. Design jest kozacki. Wygląda bardzo ładnie. Wejdziemy do środka. Ona pochodzi z Kunertu polodowo. Fotel już trochę jest ten, ale mam na zamiar go wymienić albo zaszyć. Tu już jest elektronika pełna. Ładowarka ma 5049 motogodzin. Trochę już ją przejechałem. Jest firmy Deutschwar. Tu mamy takie karteczki, to wiadomo jak w każdej ładowarce, co jak się ładuje. Tutaj paleciakiem, widłami, jak można unieść, żeby się nie wywalić i tak dalej. Tutaj jest taka ściągawka. O, tu na hak, tu tak, tu tak. Posiada ona czujnik przeciążenia, żeby się nie wywrócić, żeby nie zepsuć maszyny. Joystick oczywiście wielofunkcyjny. Wielofunkcyjny joystick. Cyk, kochani. Tutaj mamy guziczki. Siatełka, wiadoma sprawa, kochani, tu. Tu mamy wysyp przyczepy. Ja tu mam podłączoną ładowarkę i stojak, ponieważ prowadzę live'y. Tutaj mam stojak. Tutaj mamy światła główne. Wiadomo, wycieraczki. Tym guzikiem zwalniamy olej, przytrzymując go w odpowiedni sposób, w odpowiedniej sekwencji. Zwalniamy olej z węży, żeby odczepić krokodyla. Tutaj mamy tryby jazdy. Ona ma tutaj też radio. Jest radyjko, jest klimatyzacja, kochani. No i wszystko gra. Miałem nie używać słowa kochani, więc je zamienimy na coś. Wybaczcie, uczę się. Przede wszystkim, kochani, jaki widzicie, znowu to samo słowo. Jaki jest tryb z kupowaniem?
Ja już opowiadam. Zmieniliśmy tryb. Kiedyś kupiliśmy ładowarkę od handlarza. Był to pierwszy i ostatni raz. Ponieważ, tak jak opowiadałem wam z ładowarką Sambrona, stało się to, co się stało. Ładowarkę Deutschwara zmieniliśmy totalnie tryb na to, że kupujemy teraz człowieka. Nie kupujemy sprzętu, tylko kupujemy człowieka. A mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy znali gospodarza, od którego kupujemy. Najlepiej, żebyśmy wiedzieli, jakie prace wykonuje ładowarką teleskopową, ponieważ na przykład ona ma takie określone rzeczy. Ma ona zaczep, ma ona wysyp oleju, wysyp przyczepy, ale ładowarką nie powinno się ciągnąć, przynajmniej hydrostatem nie powinno się ciągnąć, kochani, ciężkich towarów. Dlaczego się nie powinno ciągnąć ciężkich towarów? Zużywają się zwolnice, zużywają się mosty, koła. Ona dostaje po prostu po garach, ta ładowarka. No i po prostu zużywa się o wiele szybciej niż byśmy nie ciągnęli tych przyczep. Dlatego my ładowarkami nie ciągniemy przyczep. Ewentualną ładowarką, którą ciągniemy przyczepy, jest ładowarka Manitou. Zakupiliśmy ją też niedawno. Jest to 2013 rok. Ładowarka, która ma numer 634-120LSU. Tu za chwilę wam pokażę z boku. Jest na oponach półterenowych. Tak ona wygląda sobie z boku. Też ma 7-metrowy wysięgnik. Ogromną łyżkę. Pokażę wam silnik. Tak wygląda silnik od ładowarki Manitou. Filtr powietrza, wiadomo. Tutaj jest chłodnica i tak dalej. Tutaj mamy, kochani, silnik. Silnik jest Mercedesa. 120-konny bodajże. Jakbym się pomylił, to musicie mi wybaczyć. Silnik Mercedesa 120 koni. Tak ona sobie wygląda. Z boku, z tyłu, z przodu. Ma duży bak paliwa. Automatyczny zaczep tutaj jest. Ten zaczep jest automatyczny. Otwierany z kabiny i zamykany z kabiny guzikiem. Pokażę wam ją też w środku. Trochę opowiem. Ponieważ ona jest na przykład w porównaniu do Deutschwara. W porównaniu do Deutschwara jest trochę bardziej wyeksponowana, wykwalifikowana, w ogóle ma lepsze podzespoły, takie rzeczy, dziwne rzeczy, sprawy różne takie z tematami. Ona jest 2013 rok, posiada 6791 motogodzin. Jest trochę lepiej wyposażona jak na Deutschwara, ponieważ na przykład tu taka ciekawostka, wiadomo, Manitou to firma, wycieraczka jest z przodu, wycieraczka jest na suficie. Wycieraczka jest na bocznej szybie. Tutaj. Proszę zobaczyć. I wycieraczka jest z tyłu. Więc jest trochę bardziej wyposażona, jeżeli o to chodzi. To jest bardziej wyposażona. Ona posiada skrzynię czterobiegową. Tutaj mamy czterobiegową skrzynię. Ten guzik, ja się śmieję, że to jest katapultowanie. Nawet nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Tutaj jest też czujnik od przeciążenia. Tutaj tą wajchą się zmienia tryby jazdy, kochani, moi widzowie wspaniali. A tu mamy joystick, który jest wielofunkcyjny w jednym. A mianowicie lewo, prawo, zamykamy, otwieramy łyżkę, tym się wysuwa ramię. A tu jest rewers już zrobiony, żeby było wygodniej, żeby można było operować sobie jedną ręką. Ona też ma mniej więcej 3,5 tony do 4 ton, załaduje na łyżkę i podniesie bez problemu. W przeciwieństwie właśnie do ładowarki Agrovectora, która nie ma w ogóle wycieraczek ani z boku, ani u góry, ani nigdzie. Jest niby nowa, fajna, ale jest biedniej wyposażona niż ta. No, więc tak to wygląda. Co do spalania, przyjaciele, ładowarka ta, w której siedzę, Manitou, pali mniej więcej 5-6 litrów na godzinę pracy, przy ciężkiej robocie. Ładowarka Deutschwara pali już 10 do 15 przy ciężkiej robocie. Co jest wynikiem bardzo niekorzystnym jak na maszynę rolną, o takich samych parametrach jak ładowarka z boku. Ponieważ to są zbliżone parametrami ładowarki, wielkością, zbliżone są ten sam wysięg, ponieważ mają ten sam wysięg, mają tą samą moc, praktycznie można rzecz uznać, ten sam wysięg, ta sama moc,
Ładowarka po prawej stronie Deutschwara spala, tak jak mówię, 10 do 15 litrów ropy na godzinę ciężkiej pracy przy oborniku na przykład. Ładowarka Manitou ma już o wiele lepsze spalanie, bo to jest 5-6 litrów. Ta żółta ładowarka też dużo pali, bo też jest na hydrostacie. Na co zwrócić uwagę, to już Wam pokazuję. Są takie parę obcykanych rzeczy. Po pierwsze, tak jak mówię, kupujemy człowieka. Najlepiej wiedzieć, kto tą maszyną jeździł i do czego ją używał. Musimy patrzeć, czy mamy proste ramię. Jeżeli mamy proste ramię, no to ładowarka nie będzie zużywać bolcy, nie będzie Wam kantować, a co za tym idzie, nie będzie psuć części takich jak tłoki, takich jak bolce. Wszystko będzie równo po ziemi szło. W związku z tym będzie po prostu ona żywotna. To jest pierwsza rzecz. Sprawdzamy sobie te miejsca i czy tutaj nie ma jajek. Patrzymy, czy ona była smarowana na bieżąco. Czy smar jest w smarowniczkach, świeży czy stary. To jest też ważne. Patrzymy sobie na wycieki, kochani, z silnika. Ale silnik to jeszcze pół biedy. Ale silnik to jeszcze pół biedy, kochani. Opcja jest taka, że najbardziej drogą sprawą w ładowarkach w sumie jest zespół pomp. Jazda, podnoszenie i tak dalej. Zespół pomp na przykład w ładowarce tutaj jest umieszczony z tyłu. Wiadomo, to jest też tutaj, gdzieś cieknie, gdzieś nie. Tu jest na przykład pompa Rexroth. Pompa Rexroth jest to najbardziej znana pompa w ładowarkach w sumie, jedna z najbardziej znanych. Łatwo dostępne części, wiadomo, one są bardzo drogie w utrzymaniu, więc patrzymy sobie na kondycję pompy, ponieważ pompa będzie Wam podnosić te towary wszystkie, które będziecie robić. I od tej pompy na hydrostacie będzie zależała jazda, będzie zależne też podnoszenie, jak i wszystkie inne uwagi i jakby rzeczy związane z jazdą tej ładowarki i pracą. Więc patrzymy sobie na ramię, czy jest proste. Patrzymy sobie na bolce. Przede wszystkim jeszcze najważniejszym tematem moje mordki. Najważniejszym to jest motogodziny. Wiadomo, że handlarz oszuka Was na pewno z motogodzinami, bo ta ładowarka w tej Francji nie stała przecież w niedzielę i w sobotę i nie jeździł nią do kościoła w garniturze, tylko napierdzielała na ogromnych gospodarstwach. Te gospodarstwa, które my mamy w Polsce, to są tak naprawdę pikolinka w przeciwieństwie do gospodarstw, które są umieszczone, kochani, w Polsce i Francji. Tam gospodarstwo 2000 krów, jest to normalne, ładowarka pracuje 2000 motogodzin. Jakie pytania zadawać, jak kupujemy sprzęt? Ile było krów, na przykład na gospodarstwie? Ile pan balotów zwozi na gospodarstwie? To jest też ciekawe pytanie, które może wydać sprzedającego, czy on handluje, czy on ma pojęcie w ogóle, co robi. Ile gnoju woziła? Przy jakich pracach robiła? Ile motogodzin rocznie? I tu macie na przykład odpowiedź mojego gospodarstwa. Każda jedna poszczególna, ta i ta ładowarka jeździ mniej więcej, przyjaciele, około 1000 do 2000 motogodzin rocznie. Jest łatwo obliczyć, że jeżeli ta z 2011 roku, jest teraz rok 2022, ona na przykład jeździ sobie 1000 motogodzin rocznie. Kupiłem ją, jak miała 1000 motogodzin, teraz ma 5-4 lata ją mam. Mamy 5049. Łatwo to obliczyć i możesz sobie na podstawie gospodarstwa Fit Farmera powiedzieć, aha, Fit Farmer ma 600 sztuk bydła, 227 hektarów, 6000 balotów załadowują, ale Fit Farmer ma 3 ładowarki, jeszcze do tego ma tury, jeszcze do tego mam fadromę, więc mógł się wspierać innym sprzętem. Jesteś na tej w stanie wydedukować, ile ta maszyna pracowała. Więc to są ważne pytania. Dlatego mówię, najlepiej ja uważam, żeby kupić sprzęt po jakimś gospodarzu, który na przykład wziął ją na prowka, czy tam na jakąś inną dopłatę. 5 lat ją użytkował, stwierdził, że jest mu niepotrzebna taka duża maszyna, na przykład w gospodarstwie, które ma 50 hektarów albo 40, albo po prostu zrezygnował z niej. I wtedy wiesz, od kogo kupiłeś, wiesz, że jeździł nią pan Tadziu czy pan Romek, woził 3 razy w tygodniu kukurydzę, 2 razy w miesiącu wywoził gnój w ilości 100 ton i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko bujda z tą granicą, tam nie ma nic taniej, najczęściej są to ładowarki po spaleniu, jakieś już zużyte na maksa, wsadzona jest pompa byle jaka, tak jak w tej żółtej tutaj.
byle jaka pompa, byle jakie gówno, pompa też była remontowana, zapomniałem wam mówić. Koszty remontu pompy to była, nie wiem, 20 tysięcy. Ta ładowarka pochłonęła około 100 tysięcy i nadal stoi i w sumie nie pracuje. Jest naszą kulą u nogi i ja już mam dosyć tej ładowarki. Ojciec chce ją jeszcze za wszelką cenę naprawiać. Ja już bym jej nie robił osobiście, ale wiadomo, że jak się prowadzi gospodarstwo rodzinne, tato zawsze ma więcej do powiedzenia, jak to mówią. To już pewnie znacie z autopsji, z życia. Więc sprawdzamy sobie te rzeczy, o których mówiłem. Można, tak jak mówię, zadawać te pytania, które mówiłem. To jest też ważne. No i to by było na tyle, kochani moi widzowie. Myślę, że trochę rozświetliłem uwagę na temat robienia ładowarkami, jak to wygląda, kupowania i tak dalej, i tak dalej. Też ważny jest osprzęt, bo czasami można kupić maszynę bez osprzętu, potem się okazuje, o kurde, 30 tysięcy kosztuje łyżko krokodyl nowy, 15 widły, 10 tysięcy łyżka albo 12. To są ceny, które też są ważne przy zakupie ładowarki. Możesz mieć gościa, który sprzedaje już z osprzętem w takiej samej cenie jak bez. No, to by było na tyle. Jeszcze dodatkowo mogę wam dodać, kupując ładowarkę, bierzemy, wsiadamy w ładowarkę i jeździmy sobie na skrętkę. Skręcamy na maksa w prawo koła, robimy jedno kółko, drugie kółko, trzecie kółko, skręcamy w lewo. Jak będzie coś stukać, jak będzie coś pukać, wiadomo, że może coś być z przednim mostem, na przykład z tylnym mostem. Najlepiej jechać z tatą, czy z bratem, czy ze szwagrem, z kimś, kto się zna, to też druga sprawa. Wiadomo, że nikt nie będzie rozbierał ładowarki podczas zakupu. Ale no, lepiej sprawdzić te rzeczy, ponieważ to nie są tanie pieniądze kupić ładowarkę. Kwoty za używane to są mniej więcej 200 tysięcy plus VAT za używaną. Za nową to wiadomo, ponad 300 trzeba dać. No i teraz jeszcze taką opowiem wam anegdotkę. Chciałem kupić z ojcem nową ładowarkę. Pojechałem do salonu Bobcata. No i co się stało? Pan w Bobcacie mi mówi, że 1000 motogodzin, 5, że 5 lat będę miał gwarancję, nie będę się musiał naprawami przejmować, niczym. Mówię sobie, o kurde, 5 lat. Jak się okazało, był haczyk. 1000 motogodzin obejmuje te 5 lat. W moim przypadku to jest rok, czyli gwarancja na rok, a nie na 5 lat. Jak czytacie też na forach, jaka jest maszyna, jak ona się sprawuje, to też jest oszukane, bo u mnie ta ładowarka robi 6000 balotów, zużywają się części, wiadomo, wymieniam krzyżaki w kołach, czasem coś się zepsuje, czasem coś się zetrze, ponieważ ona dużo robi. Jeżeli gospodarz, który na przykład robi 300 balotów rocznie, to on powie, ty, mi ten agrowektor się ani razu nie zepsuł. Ale dlaczego się nie zepsuł? No bo on w roku przewiezie 300 balotów i na przykład 200 ton gnoju, a ja w roku przewiozę tą ładowarką 6000 balotów, załaduję 350 tysięcy ton żarcia w postaci kukurydzy, siano kiszonki i jeszcze do tego na sam koniec będę wywoził tą ładowarką połowę gnoju, bo połowę wywiozę tą, połowę tą, połowę gnoju, czyli 5 tysięcy ton obornika wywiozę nią. I ja na przykład napiszę opinię, ale gówno, psuje się co chwilę. A drugi gospodarz powie, ty, to jest świetna maszyna, ona się nigdy nie zepsuła nam jeszcze. I to się tyczy wszystkiego. Trzeba wiedzieć, z jakiego gospodarstwa pochodzi. To jest klucz do sukcesu. No i na koniec, mordki, chciałbym przypomnieć o subskrypcji kanału, żeby zasubskrybować kanał. Dzwoneczek. Miłe też są komentarze, bardzo, bardzo mile widziane. Łapki w górę. Ja życzę miłej niedzieli. Pozdrawiam. Hej!